Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu szkoleniowym na moim kanale. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, za, za to, że jesteście w ostatnim czasie przekroczyliśmy 15 ty tysięcy subskrypcji, także bardzo dziękuję. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to, to oczywiście się do tego zachęcam. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, który zdarzył się prawie 15 lat temu. Dziewięcioletni zawodnik pokonuje arcymistrza. Czarnym kolorem, no w prze, po przepięknej partii, różnica rankingowa, jak tutaj widzicie, Szach 1817 kontra Nurlan Ibrajew 2407, także różnica prawie 600 punktów, także nie lekceważcie juniorów, ja pamiętam jak jeszcze, ja byłem juniorem, no to... Zaczynałem gdzieś tam w okolicach 1994 roku, no to wtedy jednak szachy były taką domeną starszych panów. Tak to można powiedzieć, gdzieś tam w klubach spotykali się zawodnicy. No i tak ci uniorzy byli troszeczkę niedopuszczani do gry, a często ich umiejętności były bagatelizowany, no ale ja jako osoba, która chciała się rozwijać, dużo siedziałem przy tych szachach i pamiętam, że, że już no, po, po paru latach dostąpiłem tego zaszczytu, że mogłem zagrać w lidze seniorów, no i co tam się wydarzyło na tej lidze seniorów? Ograłem pewnego pana, ja miałem wtedy drugą kategorię, on również i, i tam komuś przekazał, a przegrałem z jakimś gówniarzem, coś tam taki bardzo zły był podczas tego pojedynku, no a po po paru nastu latach ten pan nadal miał drugą kategorię, a ja zostałem mistrzem FIDE. Teraz czasy się zupełnie zmieniły, teraz juniorzy są bardzo, bardzo groźni, nawet 7-latkowie, siedmiolatkowie, ośmiolatkowie potrafią grać na poziomie drugiej, pierwszej kategorii szachowej. Dostęp do wiedzy jest przeogromny, także no. Nawet bym powiedział, że czasami bardziej się cieszę, że gram ze starszą osobą niż z takim młodym, ambitnym wilczkiem, trenującym juniora. Dobrze, przejdźmy do tego dzisiejszego tematu. Nurlan Ibrajew 2407. Zawodnik z Kazachstanu, który swój pik rankingowy miał jakiś rok wcześniej. Partia była grana 11 stycznia 2009 roku i Brajew rok wcześniej miał ranking około 2523. Żeby zostać arcymistrzem, trzeba właśnie przekroczyć to 2500 Elo. Szachetul 1817 i cały czas piął się w górę. To był 9-latek. Doszedł gdzieś tam rok później nawet do rankingu 1970. Co jest smutne w tej historii zarówno Ibrajew no już tam coś tam pogrywał, ale bardzo mało, a Hetul praktycznie zrezygnował z tych szachów. Także no czasami tak to jest. No ale Historia fajna, zobaczmy jak ten 9 latek odgrywał arcymistrza. Dodam jeszcze tylko jedno, że jeżeli są tutaj fani partii hiszpańskiej, czyli tego debiutu związanego właśnie z posunięciem z B5, myślę, że sporo zawodników gra właśnie te, te debiuty E4, E5, no to dzisiaj spora dawka również teorii, zachęcam do zostania do samego końca. Szachetul, ten młody zawodnik wybrał teraz posunięcie A6, to jest, to jest główna linia, Nastąpiło Goniec A4. Tutaj możecie się zastanawiać, co jest po Goniec BIE C6, DBIE C6 i po wzięciu pionka mamy Hetman D4 i bez problemu tutaj odbijamy pionka na polu E4. Także kazachski arcymistrz odpowiedział, goniec A4. Skoczek F6 ze strony Hetula. Hetul to, to też zawodnik z Indii, także to można powiedzieć, że tam jest po prostu fabryka świetnych zawodników. Tak? Teraz widzimy, widzimy to, co się dzieje na nasz światowej czołówce. Gukesz, Pranananda, Sarin to są naprawdę, to jest właśnie ta indyjska szkoła, która będzie myślę, że wkrótce dominować w ogóle w światowych szachach. Nastąpiła Roszada, goniec E7 i wieża E1, i znowu pytanie, co by było po goniec? Bije C6, ponownie D, bije C6, skoczek E5, skoczek bije E4 tym razem. I przede wszystkim nic tutaj się złego nie wydarzy na tej linii E, ponieważ jest goniec na E7, tak? Także możemy spokojnie zejść. Gdyby goniec oczywiście stał na jednych z tych dwóch pól, no to trzeba się liczyć z tym, że skoczek na przykład uderzyłby na, na C6, albo za zagrałby skoczek na g6 ze zdobyciem wieży. Z pola c6 zdobywa w tej sytuacji hetmana. Także tutaj trzeba w tej hiszpance znać tą teorię i grać dokładnie. Czarne zagrały b5 i znowu pytanko, co by było po roszadzie. Otóż po roszadzie tym razem już pionka na e5 białe. Mogą skubnąć. Następuje goniec, bije c6, debije c6 i po skoczku e5 nie ma już tych motywów związanych z hetmanem na d4, bo po prostu po skoczku f3 nie można zbić tego pionka. W partii B5, czyli wszystko w, zgodnie z najlepszą linią teorii. Goniec B3, D6. To też jest bardzo taka ważna kolejność ruchów. Po D6 zastawiamy te czarnymi taką małą pułapkę. Można też oczywiście w tej pozycji zrobić roszadę, ale po D6 na przykład wielu zawodników gra H3, tak? Myśląc, że zapobiegają wejściu gońca. Tylko, że grając w ten sposób, złą kolejność H3 zamiast, zamiast C3, narażamy się na takie posunięcie skoczek A5 i po prostu w tej sytuacji e, czarne Biorą parę gońców, no i będą. Miały szansę na takie dosyć łatwe wyrównanie w tej sytuacji. Pamiętajcie, para gońców e, mówi się, że w otwartych pozycjach jest zdecydowanie lepsza od pary skoczków, także warto przeciwnikowi skubać te gońce. E, po D6 nastąpiło właściwe C3, tutaj oczywiście z białej strony grał arcymistrz, także teorię na pewno znał, ale ten 9 z Indii też e, widać, że daleko, daleko tutaj e, teoria nauczona. Roszada, H3, skoczek A5, teraz goni z. Ma gdzie zejść C5 i po posunięciu D4. Raczej nie polecane jest tutaj bicie do spodu, ponieważ po tych wszystkich wymianach pojawia się trzecia grupa pionowa, taki tak zwany pion izolowany, który może być atakowany. Dlatego czarne wzmacniają, grają Hetman C7. Hetman zarówno pomaga temu pionkowi, jak i pomaga pionkowi na polu E5. Dalej, skoczek z B na D2, i teraz nastąpiło posunięcie CB na D4. Tu są dwie szkoły. Niektórzy wstrzymują się, grają posunięcie gonie z D7 i na przykład na konia F1 liczą na taką pułapkę, tak, że jak ustawiam sobie Hetmana i wierzę na jednej linii, to uda im się zdobyć tego gońca. Oczywiście to się udaje, jeżeli się białe pomylą, na przykład skoczek G3. CBD D4, 1 D4, no i faktycznie zdobyta figura. Przy czym powierze A na C8 po prostu białe mogą zapchać tą pozycję D5, to skrzydło się zamyka i białe będą starały się grać po tej stronie, czasami ruch G4, czasami skoczek G3. Są takie motywy jak wejście Hetmana, czy też skoczka później na, na pole F5. Dlatego tutaj Hetul nie chciał grać takich zamkniętych pozycji, po prostu tą pozycję od razu wyjaśnił cb na D4 po CB na D4 gonie z D7 i tu znowu teoria. Szachetul zagrał mniej teoretycznie gonie z D7, częściej jednak grane tutaj jest posunięcie skoczek C6. Bardzo fajny ruch, ponieważ wpływa na centrum oraz jest możliwość zagrania ruchu skoczek, skoczek na B4. Na przykład, gdyby białe zagrały takie średnie posunięcie w stylu D5, no to centrum się stabilizuje, tak, widzimy, że to centrum się zamyka, pionki się spotykają i co za tym idzie, no ten, kto pierwszy przechwycił linię C, ten stoi lepiej, także po D5, białe są bardzo, czarne są bardzo dobre. Skoczek B4, goniec B1, A5. Po wyrzuceniu, oczywiście A5 było po to, żeby zwolnić tutaj miejsce skoczkowi, żeby, żeby ulokował się na polu A6. Patrzę, skoczek ma się gdzie schować. Po B4 tutaj nie ma podstawki piona, nie można zbić tutaj, no bo oczywiście spada wieża na polu A8. Także po B4 można po prostu zagrać gonie z D7 i widać, że optycznie czarne są lepsze, można zagrać wieża na C8 na przykład Hetman B3, wieża C8, no i tak fajnie się to gra, tak? Gdzieś tam jest możliwość wejścia po tej linii, a po gońcu B2 widzimy, jak bardzo skiśnięte są te gońca, po prostu one uderzają w mocno bronione pionki. Co mówi teoria? Jeszcze raz, po skoczku C6, nie D5, tylko najlepszym ruchem jest posunięcie skoczek B3 i dalej. A5... Goniec E3, A4, żeby przegonić skoczka, skoczek wraca. Goniec D7 i powierzy C1. Musimy teraz ustąpić. Teraz nie jesteśmy lepsi na tej linijce. Gramy Hetman na B7. Hetman no, oczywiście nie radzi sobie na linii na jednej linii z wieżami i po hetman E2 my z kolei chcemy teraz postawić wieżę na linii z hetmanem przeciwnika, na gońca D3 wieża A na B8. Także tyle na temat teorii, zobaczmy jak to wyglądało w partii, bo teraz zaczęła się taka, tak zwana samodzielna gra na głowę. Po gońcu D7, konie F1, wieża z F na C8, Dokładniejsza, mimo wszystko była wieża A na C8, Jakaś tam możliwość jeszcze tutaj jest postawienia wieży na tym polu. Powierzy z F na C8, skoczek na E3. Broniony jest ten goniec przez skoczka i przez Hetmana. Dalej skoczek C6. No nie było tego, tego zapchania pozycji, bo znowu skoczek B4. Można sobie odejść i A5 czarne są dobre. Po prostu białe zagrały posunięcie A3. I zobaczycie, zobaczcie, jak za chwilę kazachski arcymistrz tutaj wpadł sam w swoje. Tutaj niedokładne ruchy, poszło goniec F8, na co kazachski arcymistrz gra posunięcie B3. Słaby ruch, lepsze zdecydowanie było jakieś DE, skoczek i na przykład rozwój goniec D2 i znowu próbujemy tutaj zrewanżować się temu hetmanowi na linicę. Tutaj Ibrajew po prostu zbagatelizował tą linięce i to się na nim zemściło. Skoczek B4. Skoczek b4 i tutaj myślał, że po prostu nastąpi ED. No i się mylił, bo wtrącenie Hetman C3 powoduje, że no czarne zaczynają przychwytywać inicjatywę. Tu jeszcze Kazach mógł się poprawić, mógł zagrać wieża B, na wieżę na B1, żeby nie podwalić tej wieży. I na przykład na EB4 mamy bardzo dobrą odpowiedź, Goniec B2. Jednak po wieży B1, no jeszcze jest oczywiście posunięcie Hetman na D4. No ale z, z, jakichś, z jakichś dziwnych względów był w takim, nie wiem, może w złym w złej jakiejś takiej kondycji fizycznej, psychicznej, no po prostu gra zaczął grać takie dziwne szachy, tak? Po pierwsze, oddał, oddał wieżę w narożniku, zagrał posunięcie skoczek E2, może liczył na to, że nie wiem, ten Hetman stąd nie wyjdzie. Hetman został przyjęty przez młodego dziewięciolatka z Indii Hetman D2, ale teraz świetne posunięcie szacha, hetula. D5, które wyjaśnia tak naprawdę całą sytuację. Słaby goniec, który jest tutaj w, na samym dole ma możliwość zbicia na A3, także po E. Goniec A3 i temu Hetmanowi po prostu tutaj nic się nie stanie. W partii było B4, żeby właśnie nie było tej możliwości. I można powiedzieć, ze słabości młody zawodnik z Indii zrobił bardzo mocnego pionka. Tu pionek jest słaby. Jeżeli uda się go przestawić na to pole, to ten pionek staje się bardzo mocną tutaj orężem. B4. D4, Koń D1, pogubiły się te figury. Widać, że tutaj nie ma po prostu koordynacji, a Hetman i tak sobie bez problemu wyjdzie. Na przykład można zagrać posunięcie Hetman A2, tak? Można się wycofywać. Dodam więcej: po Hetman A2 tak naprawdę to my grozimy, że, że czarne grożą właśnie tym, że, że zbiją coś na, na C2. E, także. W partii było też inaczej, było posunięcie, po prostu wieża bije na C2. Czarne oddają jakość, ale zobaczcie, jak ładnie im ta gra dalej przebiega. Zajęcie linii: Pochetman D2, skoczek na E4, wzięcie piona i Pochetman D3 podsumujmy. Czarne mają 7 pionków, białe mają 5 pionków. Materiał jest równy jeżeli chodzi o figury, tak, ale dwa pionki po stronie czarnego koloru. No i nie widać, no nie widać żadnych perspektyw. co te figury, które są tutaj na ostatnich liniach, mogą zrobić czarnym po prostu nic. To jest gra do jednej bramki, w której, no, zdecydowanie dominującą stroną jest ten młody zawodnik, dziewięcioletni szachetul. Nastąpił skoczek D6, goniec B2, jedyne pole na ucieczkę, czyli hetman A2. F4, to też jest takie typowe, że jak już naprawdę nie ma nic do stracenia, to próba jakiegoś... Zaognienia sytuacji, żeby się przeciwnik pogubił, no ale no nie tym razem. Młody gra dobrze. Hetman C4, Hetman na B1 e i forsownie D3 skoczek musi się jakoś ratować. Jeszcze było wtrącone takie posunięcia. Hetman oczywiście musi schodzić, jeszcze jeden atak. No i teraz już tak naprawdę są trzy e pionki. No, Więcej przez chwilę, oczywiście za chwilę tego pionka tutaj zawodnik z Indii straci. Nastąpiło skoczek: scena D5. Hetman na G3 w pobliżu króla. Oczywiście, motyw na przykład jest taki, że go nie zbije na H3, zbić nie można. Także wygląda to wszystko bardzo optymistycznie. Koniec 1 wyrzuca Hetman na G6. Zostajemy na, na linii z Królem. Uważamy oczywiście, żeby tutaj nie wpaść w jakieś motywy widełkowe, ale to zapewnia nam obrońca e, goniec na polu F8. E, jeden pianek został w tej sytuacji odzyskany, ale no, czarne mają bardzo dużo możliwości. Tak? Mają na przykład bardzo fajne pole placówkowe C4, co było, co było w partii. Mają duże możliwości gry e, z tej strony. Także, no i oczywiście ten pionek jest ogromnym atutem w tej pozycji. Nastąpiło skoczek na C4, białe w ten sposób i tutaj czarne bardzo, bardzo sprytnie, bardzo fajnie, udało im się zdobyć już taką bardzo konkretną przewagę, ponieważ pozycja jest otwarta i zostaną na szachownicy tylko dwa gońce po stronie szacha Hetula, a po stronie Ibrajewa zostanie, zostaną dwa skoczki. Jak to zrobić? Najpierw trzeba uratować Hetmana, najlepiej z szachem, i po tym posunięciu wymieniamy, tak, i w takich pozycjach zapamiętajcie, zdecydowanie preferowane są gońce, tak, no gońce, które będą za chwilę strzelać w stronę tego biednego króla, rozstrzygną losy partii. Zaczęło się od gońca D6, nie tylko wieża pod biciem, ale za chwilę skoczek, dlatego wieża musi odejść dobrze i po gońcu na C6, zobaczcie, że no, tak naprawdę materiał już jest wzięty. Jeżeli się wieża cofnie, no to bierzemy sobie z skoczka i popatrzcie, jak, jak potężnie tutaj działa, działa ta machina wojenna. Dwa gońce, no i król oczywiście z kłopotami. E, nastąpiło hetman C1. No, niby nie można zabrać. No to prawda, nie można tutaj, mata nie ma, ale jeszcze jest zasłona gońcem na, bo jest zasłona gońcem na F8, ale po posunięciu Hetman B7 jest podwójna groźba, tak, nadal można zabrać wieżę, a dodatkowo ta wieża i jakiś atak z odsłony, tutaj się szykuje, po prostu goniec za chwilę odejdzie. Wieża odeszła i teraz jak zrobić atak z odsłony? Atak z odsłony to jest układ trzech figur, dwie czarne, jedna biała w tym przypadku i wystarczy odejść gdziekolwiek, no Gdziekolwiek, ale oczywiście z stępem. Jak odejdziemy za zbyt spokojnie, na przykład goniec D7, no to Hetman się uratuje. Ale jak odejdziemy z szachem, tak jak teraz goniec bije G2, no to sami widzicie, że zdobywamy teraz Hetmana. Także było bicie, skoczek zbił, wieża zbiła na C1, wieża zbiła na C1. Tu oczywiście musiał młody szach Hetol przeliczyć, że znowu nie ma mata na, na ósemce, bo jest posunięcie goniec na F8. Nastąpiło wieża na C1. No i tutaj już taka już chyba zrezygnowanie totalne. Ze strony białego koloru. Goniec F4, oczywiście, zbić w tej sytuacji nie można bo jest cały czas szach, wieża C3, jeszcze jakaś nadzieja, a nóż ten młody się zawodnik pomyli i na przykład pójdzie tak, no kto nie dostał takiego mata, niech rzuci kamieniem w tej sytuacji, oczywiście no, byłoby to ogromna tragedia, bo przecież szach Ketur grał świetną partię, no nie pomylił się, tak, no to jest zbyt prosta pozycja, żeby się pomylić, najpierw zagrał posunięcie D2, po wieży D3 jeszcze jedna, jeszcze jedna e, szansa na pomyłkę, no ale po H6 już nadzieje prysnęły kazachski arcymistrz po, 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 król, po królu G1 i hetmanie B6 po prostu się poddał. Jest szach, jeżeli król z powrotem pójdzie na to pole, no to po prostu dojedziemy tutaj tym piankiem do końca. Ogromne problemy z koordynacją. Piękna partia. Także dziewięcio, nawet dziewięciolatki gra, mogą ogrywać arcymistrów. Także y, na ten czas była to najmłod, był to najmłodszy zawodnik, który ograł arcymistrza. Jeżeli przez ten czas coś się zmieniło, 2009 rok to trochę jednak minęło, y, być może znacie jeszcze jakieś inne przypadki, w których to młody zawodnik y, ogrywał y, bardzo klasowego zawodnika, m.in. na kanale, była porażka Ananda, który też przegrywał tam z, z bardzo młodym zawodnikiem. To, to wrzućcie to w, w komentarzu. No, wielka szkoda, że e, ten młody, utalentowany gracz przestał grać. No, ale to takie są kolej losu, że e, no czasami w tych szachach można się wypalić, e, bo rywalizacja jest oczywiście no, bardzo duża, w szczególności w takim kraju jak, jak Indie. Dzięki za zobaczenie dzisiejszego nagrania. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z ofertą moich książek, kursów. Subskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Do zobaczenia, do kolejnego nagrania. Cześć.